Cześć, witam. Testuję dzisiaj nowy model kołowrotka Salmo o nazwie S3000, o którym ostatnio wspominałem. Na razie bez zarzutu, ale pomyślałem sobie, że jest to dobra okazja, żeby opowiedzieć kilka słów o tym, jak ustawiam hamulec kołowrotka, bo o to pytało mnie ostatnio parę osób. No cóż, ja łowię pstrągi, właściwie inne drapieżniki również, wyłącznie na plecionkę. Dlatego opowiem o tym, jak ustawiam hamulec przy okazji łowienia na plecionkę. Pamiętajcie, że jeśli ktoś łowi na żyłkę, powinien to wziąć pod uwagę, bo wskazania byłyby inne. Ja ustawiam hamulec podczas łowienia pstrągów w ten sposób, że jest dość lekko, tak? Dość lekko dokręcony. W ten sposób, że w momencie, kiedy mam lekki zaczep, przy zacięciu słyszę ten dźwięk, tak? Dlaczego? Pamiętajcie, że plecionka jest sztywna, ma bardzo duże zalety w porównaniu z żyłką, przede wszystkim takie, że pozwala skutecznie łowić nawet bardzo lekkimi przynętami, fajnie się rzuca nawet gramowymi przynętami, co jest niemożliwe przy użyciu żyłki o podobnej wytrzymałości. Natomiast ponieważ jest sztywna, nierozciągliwa, powoduje pewne reperkusje podczas holu ryb. To znaczy cały zestaw jest twardy, naraża na naprężenie każdy element tego zestawu, czyli coś może pęknąć, kotwica się może rozgiąć i tak dalej, szczególnie jeśli holujemy siłowo. I ja w momencie, kiedy zacinam rybę, oceniam sytuację, czy mogę sobie pozwolić na spokojny hol, czy będę musiał tą rybę jakoś w specjalny sposób holować. W tym momencie dociskam palcem wskazującym brzeg szpuli, dokręcam lub odkręcam hamulec, bo też się tak zdarza. No i zaczynam hol. W momencie, kiedy ryba jest spokojna, można dokręcić hamulec po to, żeby jej za długo nie męczyć. Wiadomo, że chodzi o to, żeby ją w dobrej kondycji wypuścić, wziąć do podbieraka i wypuścić. Natomiast jeśli jest sytuacja szczególna, na przykład zwałka, taka jak tutaj za mną, w takim miejscu holowanie siłowe, czy nawet na granicy wytrzymałości linki, albo powiedzmy takie spokojny hol, który jest wskazany w innych, w łatwiejszych miejscach, nie bardzo by się sprawdził, ponieważ ryba bardzo szybko chce uciec do domu swojego, pod drzewa, gdzieś tam zaplątuje linkę, no i potrafi się urwać z przynętą. Absolutnie powinniśmy do tego nie dopuścić. I w takich miejscach ja odkręcam hamulec, puszczam rybę na luz, prawie na luz, kontroluję wyłącznie naprężenie linki przy pomocy wskazującego palca dociskającego brzeg szpuli. Wyciągam powolutku, delikatnie, bez szarpania rybę z zaczepu, z tych drzew, tej zwałki. Jeśli tylko ma ochotę uciekać, odpuszczam. Odjeżdża i wtedy jest spokojna. Jeśli nie naprężamy linki, jeszcze nie próbujemy na siłę holować, ryba jest spokojna, zupełnie inaczej walczy. Po kilku takich odprowadzeniach, wyciągnięciach z tej zwałki, w zależności oczywiście od wielkości ryby, no ryba tak czy inaczej po jakimś czasie jest zmęczona, daje się spokojnie wziąć do podbieraka. W momencie, kiedy zastosujemy hol siłowy, bardzo często coś się dzieje, kotwice się rozginają, linka się urywa, wędka się łamie i wędkarz mówi, że był miał ogromną rybę nie do wyjęcia, a to nieprawda. W większości przypadków można temu zaradzić właśnie odkręcając hamulec i kontrolując właśnie naprężenie linki przy pomocy palca wskazującego. Spróbujcie, kiedyś mi się udało wyjąć naprawdę w bardzo trudnych miejscach parę fajnych ryb w ten sposób. No mam nadzieję, że trochę pomogłem. Łówcie, trzeba być nad wodą, bo w domu się nie złowi. Cześć, do zobaczenia.